Cześć, tu Magda. Dzisiaj ze mną Hania i Kacperek. Wariuję. Cześć, tu Magda, Hania, Amelka. Cześć. I zaczynamy kolejny odcinek. Pamiętacie może, jak kiedyś odpowiadałyśmy na różne pytania, także od Was, o tym, co lubimy, co nie lubimy, co nas interesuje. Teraz, moi drodzy, odpowiemy na te pytania razem z wykrywaczem kłamstw. Więc nie ma żadnych kłamstywek, nawet jedno małe kłamstewko się. Każda z nas ma przygotowane, słuchajcie, bardzo trudne pytania tu mamy zanotowane. Ja mam dla Hani, dla Amelki, dziewczyny mają dla mnie. No i spodziewajcie się, ja też mam dla Amelki. Trzech odcinków, gdzie każda z nas odpowie na te trudne pytania. Dzisiaj pierwszy zawodnik, czyli Hania. Przemaglujemy ją z Amelką, tak? Będzie Hania musiała odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ale najstarszy ma pierwszeństwo. Nie, ty pierwszy odpowiadasz. Nie ma litości. Musicie to zobaczyć. Zanim zaczniemy, powiem, na czym polega zabawa. Detektor będzie analizował Hani odpowiedzi. Jest to urządzenie, które rozpoznaje język angielski. W związku z tym Hania będzie odpowiadać na pytania po angielsku, odpowiadając yes or no. Uwaga, zaczynamy zabawę. Przede mną detektor kłamstw i lista pytań, które chcę zadać Hani. Wydaje mi się, że czasami nie do końca mówi mi prawdę, a teraz się o tym przekonam. Jak, Haniu, się czujesz? Nie wsadzaj mnie do więzienia, mamo, proszę, jestem precz, mam kontenę, proszę. Sprawdzimy, jak to z tym twoim odpowiadaniem na pytania. Haniu, pierwsze pytanie. Czy lubisz arbuzy? Yes. Nie lubisz arbuzów? Lubię. Bardzo dziwne. Haniu, czy gdybyś mogła, zrezygnowałabyś ze szkoły? No. Dobrze, czyli lubisz szkołę. Ok. Haniu, czy kiedykolwiek wytarłaś brudną rękę w sofę? No. Nie wytarła? Niemożliwe. Przyłapię ją na pewno. Okej. Okay. Haniu, czy uważasz, że jesteś mądrzejsza od Amelki? Yes. Amelka się ucieszyła. Okej. Okay. Haniu, czy kiedykolwiek zwiałaś z lekcji? No. O, nie zwiała, ale to pytanie będę powtarzać regularnie. Haniu, czy kiedykolwiek odrabiałaś pracę domową za Amelkę? No. No, to dobrze, to dobrze. Amelka musi sama odrobić. Tu jest głośnik, tu musisz mówić. Haniu, czy całowałaś się już z chłopakiem? No. Okej. Okay. Haniu, czy kiedykolwiek wyszłaś z łazienki, nie myjąc rąk? No. Prawda? Dobrze, czyli zawsze myjesz ręce. Haniu, czy zdarza ci się dłubać w nosie? No. Niemożliwe. Czy są ludzie, którzy nie dłubią w nosie? No dobrze, niech będzie. Haniu, czy kiedykolwiek udawałaś, że jesteś chora, aby nie pójść do szkoły? No. To prawda. No dobrze. To ja tyle mam pytań, jeżeli chodzi o Hanię. Mam nadzieję, że Wy zadacie kolejne, spróbujemy Hanię jeszcze raz przepytać. A teraz swoje pytania
specjalne, przygotowane ma dla Hani jej siostra. A teraz pytania ma specjalnie tutaj dla Hani Amelka. Proszę. Czy ukradłeś mi klucz od pokoju? No. Klucz mam ja. Uhaha. Amelka, kolejne pytanie. Czy masz chłopaka? No. Ma chłopaka! Wyszło wszystko! Będziemy pytać dalej, aż się wszystkiego dowiemy. Dobrze. Jakie masz jeszcze pytanie? Bardzo dobre pytanie przygotowałaś. Czy ukradłaś mój precel i go zżarłaś? Ostatnio, Amelka. Hania. No. Dobrze, to prawda. I jeszcze? Czy się bałaś pierwszej części Harry'ego Pottera? No. Bała się, na pewno nie. Na pewno się bała. Nie bała się. Niemożliwe. Już? Jeszcze masz jakieś pytanie? Mam, ale które nie jest zapisane. Proszę, to pytanie niespodzianka. Tam zadaj to pytanie. Czy jesteś głupkiem? O, Jomelka. No. A jak wiecie, że tak, to co? Nie jest. Dobrze. Brawo! I tak, słuchajcie, wygląda nasza runda Hanie. O wiele się o Hanie dowiedzieliśmy, na przykład, że ma chłopaka. Będziemy pytać dalej, dowiemy się o wszystko. Słuchajcie, Hanie ma chłopaka! Słuchajcie, pozdrawiamy Was serdecznie i czekajcie na następny odcinek, podczas którego Amelka odpowie na bardzo trudne pytania. Nie, już mówię nie. Pa!